grande dopo il nostro, no? Idziemy dalej. A gdyby się oczywiście pukać, ale gdyby się tak stało, że na Rosjanie wrzucą tego kola Hello. To Grecja są w stanie zapomnieć o tej idei, której tej zamki nie było. Jest problem. Później będzie problem. Bo się przesika. To wyłączymy troszeczkę, co? Tego zawodnika. Wszyscy czekali, przyjdzie Polska, robi 2-3 gole, koniec mecz. Nie wiem dlaczego, może błąd treniera był, nie wiem, bo czynacie tutaj Polsce to. Ale będzie trudno, będzie bardzo trudno, dlatego myślę, Rosjanie też są, oczywiście są... Nie, co ty! Jak Gorski powiedział, piłka jest okoła, bramki są, wszystkie mamy te same szanse. Proszę Państwa, mamy już z nami skład polskiej reprezentacji na dzisiejszy mecz z Czechami. Ten skład będzie wyglądał tak samo jak podczas meczu Polska-Rosja. To oznacza, że w bramce będzie bronił Przemysław Tytoń, a nie Wojciech Szczęsny. Państwo teraz widzą ten skład reprezentacji na dzisiejszy mecz z Czechami. No, no. Wracamy do rozmowy. Pan typuje dla Grecji wygraną, żaden inny rzecz nie wchodzi w grę. Trzymamy w związku z tym kciuki, bo jeżeli Grecja wygra, to rozumiem, zapewni sobie finał do... zapewni sobie...